Siemano wszystkim, z tej strony pomidorowy.pl i witam was bardzo serdecznie w nowym let's playu na moim kanale. Zagrajmy w Rayman 2 Revolution. W końcu nadeszła ta chwila, proszę państwa, że po tylu latach, odkąd jestem na YouTubie, dokładnie to po 6 latach, w końcu zabieram się za Raymana Revolution, teraz już tak oficjalnie na serio, czyli robiąc let's play z tej otóż gry. Czym jest dokładnie Rayman Revolution? Można tę grę traktować jako swego rodzaju remake Raymana 2, dlatego że powstała ona w 2000 roku, ta gra w sensie, i jest ona właśnie swego rodzaju tytułem startowym na PlayStation 2, bo to była chyba jedna z pierwszych gierek, o ile to nie była pierwsza gra jako tytuł właśnie startowy na konsolę PS2. Więc tak, mieliśmy tam oczywiście wybór języków, ja oczywiście wziąłem angielski, bo czemu by nie. W opcjach przede wszystkim zgłośnijmy sobie efekty dźwiękowe oraz głosy i troszeczkę ściszmy muzykę, dlatego że no warto po prostu takie opcje zostawić. Teraz zobaczmy, czy aby na pewno wszystko się zapisało. Jak najbardziej tak. I mamy teraz dwie opcje. Language w... Mamy między innymi voices, czyli głosy, oraz tekst. Tekst możemy sobie ustawić na byle jaki. Tam wiecie, mamy teraz dwie opcje również. Mamy voices oraz tekst. W tekst, czyli innymi słowy tekst, który jest pisany, kiedy tam postacie zaczynają do nas mówić. I możemy sobie ustawić na byle jaki język. Czyli na przykład na angielski, francuski, Deutschland, italiano, espanol, co chcemy. Natomiast voices mamy nową opcję. Mamy język rejmański. Dla osób nie wiedzących, czym jest język rejmański, jest to po prostu język, gdzie każda postać mówiła w swoim, czyli po prostu tak zwane onomatopeje. Cóż, kiedyś jak robiłem Raymana 2 na PS1 jako jeden z moich pierwszych let's play, ze swoją drogą się nazwę już, to w zasadzie pamiętam, jak wspominałem, że w międzyczasie, kiedy robiłem let's play z Raymana 2 na PS1, to był mój pierwszy let's play sprzed 6 lat we wrześniu, to pamiętam, że coś mówiłem odnośnie tego, że grałem sobie właśnie w Raymana Revolution i w końcu trzeba będzie za tę grę się zabrać. Swoją drogą, kiedy robiłem maraton Raymana w 2016 roku, to też planowałem po Raymanie 2 od razu Revolution zrobić, ale nie chciałem za bardzo tych Raymanów dwójek mieszać. O tu, o proszę, czyli będę musiał coś chyba skasować, tak? No to nazwijmy się pom.pl, tak jak zwykle to ja miałem w zwyczaju. Dobrze, zatem ruszajmy z gierką, ja się już zamykam, a was zapraszam do oglądania, bo uwierzcie mi, jest warto. Oglądajmy wspólnie. Chyba wszyscy znamy moment, który teraz się pojawi. Rayman 2 Revolution jest nagrywany u mnie na kanale. The Buccaneer, the pirate's prison ship, commander, the admiral Razorbeard. Slaves now on board, 19,000. Wake up, Rayman. I have sent you help. Coś, co mega mi się spodobało, to to, że w cutscence poza głosem Lee mamy również narratora. Coś, co jest moim zdaniem jak najbardziej na plus. Oczywiście, że tak.
Aczkolwiek za niedługo wam opowiem resztę mojej historii, jak ja w ogóle Revolution poznałem. Bo to też warte, że tak powiem, napomknięcia. Spokojnie, do wszystkiego przejdziemy. Rayman? I feel weak, and my powers have disappeared. You know, Globox, I think this might be the end. No, not the end. Globox bring good gift from Lee. Lee? The fairy? A silver lump! Incredible! I can feel its energy building up in me. Globox, receive! My fist is back to full strength! No dobra, jesteśmy już... Dzięki Globox za przerwanie. Więc generalnie jesteśmy teraz sobie w więzieniu. Fabuła raczej jest wszystkim doskonale znana, ale w dużym skrócie. Rayman i przyjaciele zostali schwytani przez Brzytwobrodego oraz Robopiratów i są teraz w więzieniu uwięzieni wszyscy. I zadaniem naszego rozczłonkowanego przyjaciela jest uratowanie... rozdroży marzeń, ponieważ serce świata zostało zniszczone i zostało rozsypane na tysiące lumków. W wersji na PS1 było 800, tutaj mamy 1000, czyli widać, że Revolution jest bardzo mocno inspirowany wersją PC-tową pod tym względem i wieloma innymi wersjami poza PS1, bo wersja na PS1 miała najmniej tych lumów. Jako, że to jest Rayman Revolution, to tutaj niestety w przeciwieństwie do innych wersji gry nie mamy tego tak zwanego Kamehameha, czy po prostu nie możemy strzelać pięścią, tylko po prostu mamy na razie taki, że tak powiem, taką moc uderzenia. Czyli innymi słowy, Rayman Revolution bardzo poszedł w styl taki RPG. No dobra, tutaj jak mogliście zobaczyć, jest ogromna poprawa grafiki, moim skromnym zdaniem, bo względem tego, co mieliśmy w wersji na PC, to tutaj ja widzę przynajmniej ogromną poprawę. Nie każdy się oczywiście musi z tym zgodzić. To jest moje zdanie. I teraz zjeżdżamy. Oczywiście coś, co chyba wszyscy uwielbiamy. Tutaj mamy również zmianę taką, że ten teren wydaje mi się taki bardziej oszklony, bo wcześniej to wszystko było takie zamknięte, a tutaj mieliśmy jakby podgląd na to, co jest za tym szkłem, co nie? No, tak to mniej więcej wygląda. Żeśmy sobie spadli, bo Globox nas zrzucił, że tak powiem. Oczywiście tutaj możemy teraz sobie zasejwować gierkę. To jest jedna z takich wad, gdzie w Revolution praktycznie po każdej takiej najmniejszej sekcji gra praktycznie za każdym razem pyta się, czy zasejwować. Ja bym nie jakoś tego super nie ignorował, tylko po prostu od razu zapisywał, bo uważam, że warto. No tutaj sobie, jak widzicie, testowałem gierkę, bo chciałem zobaczyć, jak ona na emulatorku chodzi. Są czasami oczywiście momenty, gdzie gra się przytnie, ale myślę, że jest to jak najbardziej do przeżycia i chyba tych momentów aż tyle nie będzie, tak przynajmniej mi się wydaje. I przynajmniej to będzie w miarę dobrej jakości zletsplayowane. No i nie ma Globoxa, Rayman. Szukamy go. Hi, Rayman. Glad to see that you escaped. I'm Murphy, and I'm here to be your guide. You see that stone right next to us there? It's a magic stone which can read your thoughts. If you need some help, pass close to a stone, and I'll quickly appear in your mind to help you. If my advice sounds confusing, come to a halt near the stone. And keep the square button pressed down. I will appear and repeat the instructions. No,
Więc ten oto przemiły stworek to jest Murphy, inaczej postać, która w zasadzie pojawiła się właśnie od tej części i później pojawiła się przez pozostałe praktycznie części Raymana, poza tam oczywiście niektórymi grami na Game Boya, bo nie zawsze oczywiście Murphy tam występował. No i on robi nam za tutorial. W wersji na PS1 nie było Murphy'ego, więc innymi słowy jego tutoriale były bardzo zbędne. W sensie on był, ale nie występował właśnie w takich cutscenkach, jaka tutaj była. No i teraz oczywiście jeden z naszych poziomów, czyli poziom intro. I co ja mogę powiedzieć? Ten poziom zupełnie inaczej wygląda od tego, co mieliśmy w wersji na PS1, PC i wielu innych. I uważam, że to jest zmiana na plus, dlatego że ten poziom jest teraz bardziej, nie wiem, taki kolorowy. Wydaje mi się, że przy okazji jest lepiej on teraz przedstawiony niż to było w poprzednich wersjach tej oto gry. Tutaj mamy oczywiście poradnik, że X-em możemy skakać, kwadratem możemy uderzać pięścią, kółko w zasadzie to też możemy coś tutaj robić z pięścią. I tyle w zasadzie, to są takie jakby rzeczy nam bardzo potrzebne. No i trójkątem możemy sprawdzać sobie nasz interfejs. Mamy 5 lumów do zdobycia i jednego cosia. Tutaj w zasadzie już możemy powiedzieć, że to zdobyliśmy. To jest mały Familiar Spirit. Nie wiem, jak to się niestety mówi na polskie. Jeżeli ktoś tutaj chce mnie poprawić, to jak najbardziej może, ale mamy po prostu małe takie stworzonka. I jak mieliśmy coś takiego, że w normalnym Raymanie 2 co 10 klatek dostawaliśmy życie, nie wiem, nie pamiętam, jak tutaj jest oczywiście, ale w tym wypadku, kiedy zdobędziemy 10 takich stworków, to będziemy mogli odblokować jedną z minigierek Lee. Co warte jest, bo robimy poziom, znaczy poziom. Nie wiem, czy wiecie, ale ten let's play robimy na 100%. To będzie jeden z dłuższych let's play, dlatego że mam zamiar zdobyć wszystkie lumy i wszystkie klatki. Tak, jestem szaleńcem. Nawet sam Murphy wspomniał o tym, że kiedy zdobędziemy 10 takich, to będziemy mogli sobie jakiś secret odblokować. Powiem wam, że ten las czystości, bo tak on się chyba w wersji polskiej nazywał, to naprawdę wygląda teraz bombowo względem tego, co mieliśmy w pozostałych innych wersjach. Odgłosy zdobywania żółtych lumków są takie same jak w wersji na PC i wiele innych poza PS1, bo PS1 miała troszeczkę inaczej to wszystko poprzestawiane. Tutaj mamy oczywiście standardowe te komary, które latają, czyli po prostu zwykłe moskity. Nie, to nie są bzity, ale co jest dosyć zaskakujące, bzit w tej części powraca. Ale kiedy, to dopiero zobaczycie. Powiem tak, co do samego jakby voice actingu, to nie wiem, czy ja to wspomniałem, chyba nie wspominałem tego. Widzicie, ja mam też nawet sklerozę, co powinno się generalnie leczyć. Generalnie niektórzy aktorzy głosowi... Tak, tak, dzięki Murphy. No, to jest jakby podpowiedź, że możemy sobie wskoczyć na tego grzybka, z tego co chyba widzę. No i ogólnie też możemy przywoływać Murphy'ego, wchodząc na jego posąg i wciskając X bodajże. Ale dobra, niektórzy aktorzy głosowi się zmienili od Raymana 2 na PS1, tak więc nie wszyscy powrócili z Raymana 2 na PS1. I jeżeli trzeba będzie, to ja wam tutaj nakreślę, którzy tutaj wrócili, a którzy zostali. Wydaje mi się chociażby, że
aktor głosowy Raymana tutaj bardziej się trochę wczuł w rolę Raymana niż w wersji na PS1. Chociaż są momenty, gdzie on tak gada: o Jezu, jakbym musiał, a wiecie, płacą mi, no to muszę tutaj teraz odklepać swoje. Wiecie, o co chodzi. No zresztą ja będę na takie rzeczy zwracał uwagę. Dobra, zniszczmy teraz klatkę, nie pierdzielmy tutaj głupot. Oczywiście taka ciekawostka, w wersji na PC możecie tutaj spaść i w zasadzie to w momencie, kiedy spadniecie i stracicie życie, to różne glitche się mogą pojawić w wersji na PC. Taka malutka ciekawostka. A teraz zniszczmy klatkę. Who's the king here, you guys? Yeah, really, it's me. Me! 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 Stop! I've got to find Globox and Lee. Do you know where they are? Tak, akurat Teen Sinowie troszeczkę mają innych voice aktorów, w sensie jednego innego voice aktora, bo jeden tam przysługuje chyba do wszystkich, z tego co dobrze pamiętam, i oni troszeczkę inaczej brzmią niż brzmieli na początku. To myślę, że sobie teraz usłyszeliśmy. No a Rayman, no, raz się wczuwa, raz się nie wczuwa, no cóż ja poradzę. No i teraz dali nam jakby srebrnego luma, który pozwala nam atakować pięścią. Wiecie, tymi kulkami w zasadzie. No i teraz klask, klask i spadamy w dół, co nie? Tak jest. W ogóle dziwi mnie fakt, że oni niczego nie skomentowali, bo w wersji na PS1 był jeszcze komentarz, że tam wpadniesz i coś takiego będzie, nie? Że w sensie będziesz mógł kontynuować swoją przygodę. No ale cóż, widać, że są pewne tutaj nawiązania i pewne rzeczy związane bardziej z wersją PC niż z wersją na PS1. PS1, nie PS1.